rywalem dla Bagiety. Wszyscy wiemy, z kim chciałby zmierzyć się. I jest nasz budowlaniec, jest nasz... Prawdziwy majster przemocy. Jest nasza ekipa remontowa budowlana. I Kurt przeciwko ten ma show. Okej, jedziemy w tej chwili z pojedynkiem. Robalini kontra Bagietka. W tym pojedynku nie spotykamy dojścia zasady. No rules. Dozwolone są uderzenia łokciami, uderzenia z głowy, stąpy należące przeciwniku oraz soccer kiki. Oczywiście palce do oczu są nadal zabronione, uderzanie krocze i okolice organów rozrodczych oraz tył głowy i kręgosłup. No i Bagietka zaczyna od mocnego akcentu, pokazuje środkowy palec swojemu rywalowi. Duża niechęć u tych dwóch fighterów do siebie nawzajem. Nie będzie litości tutaj. Wjeżdża rozbujany, niczym wcześniej wspomniany Conor McGregor. Robalini Bagietta lekceważy swojego przeciwnika. Ale to on zadaje pierwsze kopnięcie. Co ale ucieka Robalini, odwraca się plecami. Robi taki... Michael Bagietka skacze za nim niby niczym uczniak. Ale obalił go i już uderza grandy pad. Już kontroluje swojego partnera. Już ma Robaliniego w dosiadzie i zasypuje go czasami. Wpina duszenie za pleców. Czy to będzie najszybsze skończenie tej gali? Zaraz zobaczymy. Rzucił go. Podniósł go w zasadzie. Podniósł go. Dokładnie, Michał Bagietka. Ale jak to legendarne 1,5 sekundy był w dosiadzie. Tak, tak, tak. Był legendarne słowa. Bocznej i tak dalej, i tak był dalej. Był w bocznej, był w dosiadzie i zajął mu to tylko 1,5 sekundy. Pozdrawiamy klasyka gatunku. Albo nie pozdrawiamy. Goni swojego przeciwnika Michał Bagietka. Teraz upomina Robaliniego, żeby nie uciekał. Nie można być pasywnym, całą rundę nie można uciekać. Kaliba Starnesa pamiętasz? Nie. Uciekał całe 15 minut w UFC, aż Dana White się zdenerwował. A, Kalib Starnes, a, przepraszam, przepraszam. Różnica wymowy, ja mam bardziej po amerykańsku, ty bardziej po polsku. I już za plecami jest Michał Bagietka. Ale trzyma tak zwany bulldog choke Robalini, czyli tak zwany uczniowski chwyt za głowę. Tak, tak, okłada też tutaj. Ale okłada swojego przeciwnika Bagietka i wyrywa głowę. Oj, Robalini tutaj wyzwolił się tym kopnięciem. Zagania swojego przeciwnika pod siatkę Michał Bagietka i łokieć uderzył w przeciwnika. Pierwszy łokieć w tej walce. Robalini próba wprowadzenia, ale prawie już uciekł Michał Bagietka. Wspina się po siatce. I już Robalini. Jest na górze, już jest na górze Robalini. Niestety niewykorzystane sytuacje się mszczą. Próbował obalenia, ale Michał Bagietka sprytnie odwrócił go. Odwrócił sytuację i teraz on jest z góry. W półgardzie. Musi minutę wytrzymać w tej chwili. Odpycha się nogami. Robalini. Od siatki Robalini. Uderzenie z barku. Rozbija swojego przeciwnika barkiem. I już jest w dosiadzie. To pokazuje, że to są dobre umiejętności. Okłada Robaliniego. Tutaj publiczność. Po balachę. Idzie po balachę. Ma dźwignię na łokieć. Nie poddaje walki. Nie poddaje się. Robalini wytrzyma. Aj, już mocny przeprost. Ajajaj, mocny przeprost. Wytrzymał to Robalini jakimś cudem. Co się dzieje? Aj, mocny przeprost w tej ręce. Naprawdę balansuje na krawędzi złamania ręki teraz Robalini. 20. Ucieka Robalini, nie ucieknie. Ale zadaje ciosy. Naprawdę jest teraz w podobnej sytuacji Bagietka, ponieważ ciężko będzie włożyć do dosiadu. Robalini może go przetoczyć. Robalini może go przetoczyć. Czy uda się przetoczenie? Michał Bagietka wraca do S dosiad. Tak zwany odzyskał dosiad. Odzyskał dosiad. Pełny dosiad. Tak, i teraz. Koniec rundy. Zdecydowanie pod dyktando Michaela Bagietki. Ale czy Robalini w stanie potencja? Niesamowite wytrzymałość. Piotr Michalak namawia do walki. Robalini, daj z siebie jeszcze trochę. Runda druga. Robalini jest naprawdę zrezygnowany. Michał Bagietka wychodzi wykonać egzekucję. Oj, ten cię. O, brutalny pak. Idealny moment, kiedy Robalini się odwracał i okręcili się. Myślę, że Robalini jest na maksa zrezygnowany. Położył się sam na ziemi. Pozwolił Robaliniemu skontrolować pozycję za plecami. Zobacz, co robi tutaj narożni. To jest egzekucja. Zobacz, co robi tutaj narożni. Robalini wpija rękę. Michał Bagietka. Robalini jak tylko zobaczył, że ręka weszła się.